Mają do przejechania na rowerach kilka tysięcy kilometrów. W ten sposób chcą pomóc trójce dzieci z Siemianowic Śląskich. Dziś rowerzyści ze stowarzyszenia Ja Jadę, Ty Pomagasz wyruszyli w długą trasę. Gdzie pojadą, o tym Paweł Jędrusik. Tomek! Tuż po godzinie 10 z jednego z osiedli w Siemianowicach Śląskich wystartowała trójka rowerzystów, którzy jadą w kierunku Skandynawii. W taki sposób chcą nagłośnić zbiórki pieniędzy na pomoc trójce dzieci, Idze, Lence i Wojtkowi. Byliśmy w szoku, byliśmy pełni emocji, po prostu dla nas to było coś niesamowitego. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że taki rajd i charytatywny akurat jest dla naszych dzieci, jeszcze dla Lenki. Na co dzień Iga zmaga się z autyzmem. Bardzo się ucieszyłem, że znaleźli się ludzie w zasadzie obcy, którym nie jest obca chęć niesienia pomocy. Przed startem kolarzy zorganizowany został specjalny piknik charytatywny. Rowerzyści już wyruszyli, a ich trasa będzie przebiegała przez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Szwecję i Norwegię. Jedziemy naokoło Bałtyku, żeby pomóc po prostu, żeby nagłosić naszą zbiórkę internetową, żeby dotrzymali słowa nasi sponsorzy, którzy obiecali, że jeżeli ja dojadę do Oslo, to wpłacą dodatkową kwotę pieniędzy. Więc to jest nasz cel, żeby po prostu jeszcze bardziej rozpropagować nasze działania. Na trasie uczestnicy wyprawy nocują często pod namiotami w ogródkach u napotkanych osób. Jak sami mówią, są raczej dobrze przygotowani do takiego wysiłku. Obydwaj bardzo lubimy wysiłek fizyczny, także trenujemy praktycznie rzecz biorąc przez cały rok. Dojeżdżamy, i Tomek i ja dojeżdżamy do pracy na rowerze, biegamy, no także ten trening no to praktycznie rzecz biorąc trwa przez cały rok, no nieprzerwanie. Jesteśmy takim typem ludzi, który lubi wysiłek fizyczny. Dziennie rowerzyści zamierzają pokonywać około 160 km.